To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o Kowalskiej tej od Dąbrowskiej. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Michał Noga Dzień Dobry Państwu w niedzielę w 8:10. W weekendy sięgamy po archiwum Radia Książki. Dziś będzie o miłości dwóch pisarek. Wysyłały do siebie listy pełne namiętności. Bywały dla siebie okrutne, niesprawiedliwe, a często nadwyraz czułe. Żyły obok siebie i na odległość przez ponad 20 lat. Szukały szczęścia i intymności, choć często nie było to możliwe. O miłości dwóch pisarek Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej, a przede wszystkim o życiu tej drugiej z nich, swoją debiutancką książkę napisała Sylwia Chwedorczuk. W Radiu książki rozmawialiśmy o Kowalskiej, tej od Dąbrowskiej, we wrześniu tego roku. Proszę posłuchać. Książki, magazyn do czytania, wyborcza.pl oraz audioteka przedstawiają Radio Książki. Rozmowy o literaturze. Zapraszam Michał Nogaś. Dzień dobry państwu. To jest 128 wydanie Radia Książki, wspólne przedsięwzięcie Wyborczej.pl, książek magazynu do czytania i audioteki, w której studiach gościmy. A dziś z nami debiutantka Sylwia Chwedorczuk, autorka książki Kowalska ta od Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Debiut bardzo ważny temat. Od razu książka, która wzbudziła duże zainteresowanie, na którą czekano z wielu powodów, o których będziemy dziś rozmawiać. A ty jak spotkałaś się z Kowalską i Dąbrowską? Te spotkania były właściwie trzy, bo pierwsze było takie, że na studiach doktoranckich pani profesor Grażyna Borkowska zwróciła się do mnie z taką prośbą, żebym się nad tym tematem pochyliła. Ja przyszłam na te studia z zupełnie innym tematem. Czyli powiedziała mi o Annie Kowalskiej, że są takie wspaniałe listy Anny z Marią. Drugie spotkanie moje z Anną to było w Muzeum Literatury, kiedy po raz pierwszy wzięłam te listy do ręki. Ale to było spotkanie właściwie z historią miłości Anny i Marii. A trzecie spotkanie to, kiedy zaczęłam się interesować samą Kowalską, jej historią życia. Ale czy przed tą rozmową e, z profesorem Borkowską cokolwiek wiedziałaś o hmm. nich? Nie, 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 niewiele. W ogóle o tym, no tyle ile wiemy z dzienników Dąbrowskiej, bo jeszcze wtedy nie, nie ukazały się dzienniki Kowalskiej. Ja zaczęłam się zajmować tym tematem, zanim e, się ukazał dziennik Kowalski. Nie, nie wiedziałam nic jeszcze się dwa tygodnie zastanawiałam. To taki wspaniały temat był, ale nie chciałam porzucić Różewicza. A jednak. A jednak. A co cię skusiło? Znaczy, świetny jest ten moment, kiedy dotykamy rękopisu. To jest taki, takie rzeczywiście spotkanie z żywym tekstem, z jakimś przedmiotem, który robi wrażenie. To jest coś jednak innego niż spotkanie z książką. No i ujęło mnie szczerość tych listów, ujęło mnie. A potem trochę mi było żal tej Kowalskiej, że ona jest rzeczywiście tą od Dąbrowskiej. I chciałam napisać o niej książkę. A skąd ten podtytuł? Tak o niej mówiono? Trochę tak ona sobie, o sobie też tak czasem myślała, ale nie, to bardziej mój osobisty tytuł. W tym sensie, że jak mówiłam, o czym piszę pracę, no to wszyscy, Kowalska, nikt nie wiedział, co to za Kowalska, potem była ta Kowalska od Pestki. I ja dopiero jak mówiłam, że to od Dąbrowskiej, no to ktoś zaczął kojarzyć, o kogo chodzi. A wiele osób wiedziało, czy to raczej była taka historia ukryta, zapomniana? Mnie się wydaje, że na samym początku, czyli to było przed 2008 roku, dlatego że dzienniki się ukazały w 2008 roku, to nie, to chyba się tak tylko mówiło gdzieś w rozmowach y, takich na korytarzu. Na pewno nie, nikt nie wiedział tyle. Myślę, że byłam pierwszą czytelniczką tych listów. Przez te wszystkie lata? Mhm. Tak, one były zastrzeżone do 1995 roku. Trudno mi powiedzieć, czy spadkobiercy czytali ten zbiór, ale nie sądzę, dlatego że to był zbiór, to jest bardzo dużo listów, 2400. Grażna Borkowska. Wiem, że przeglądała tę korespondencję, ale całości nie czytała. No i ja usiadłam i zaczęłam czytać. Jakie to jest wrażenie, wejść w tak bardzo intymny świat, dwóch kobiet zasłużonych dla polskiej literatury? Pierwsze wrażenie jest takie porażające i hmm, chyba też takie bardzo intymne jest to spotkanie. Pamiętam właśnie, jak Grożna Borkowska mi powiedziała, że teraz sobie tak będziemy we trzy żyły. No i ja tak sobie z, z nimi żyłam. Jeszcze miałam takie poczucie dużej odpowiedzialności, no bo zajmowałam się nimi, one już odeszły i wiedziałam, że jestem odpowiedzialna. Jeżeli chcę coś od nich napisać, to jestem odpowiedzialna również za tą ich historię. Na szczęście tych listów jest tak dużo, że one prowadziły mnie, no i wzbudzały bardzo jednak wiele emocji. Dlatego też praca nad tą książką była długa, dlatego, że no niektóre partie tych listów są po prostu wstrząsające. Jakie emocje ci towarzyszyły? Chyba takie ogromne przejęcie się ich losem. Taka bezradność, że miałam takie też poczucie, że czasem się gubią w tym, ale to może później, bo na początku uczestniczyłam w jakiejś takiej radości, z, ze spotkania i one się tą radością dzieliły ze sobą. A potem zaczynało się coraz trudniej i coraz trudniej, i, no i rzeczywiście niełatwo się to czyta, jeżeli chce się w tym uczestniczyć w taki sposób zaangażowany. A ja jestem taką osobą, która uczestniczy. I nie zgadzałam się wiele razy z Marią albo z Anną. Czułam, że one nie czekają na odpowiedź. To jest zresztą w ogóle duży błąd w cudzysłowie, bo nie chcę ich oceniać jasne, ale nie czekały na odpowiedź tej drugiej strony i tworzyły tę rozmowę trochę niezależnie od. Czyli te światy się rozjeżdżały trochę, światy oczekiwań, światy oceny, tego, co się dzieje dookoła. Niekiedy tak, niekiedy tak, chociaż mam też takie poczucie, że one siebie dobrze słuchają, starają się, są bardzo zawsze, zwłaszcza chyba Anna. To jest cecha Anny, że Anna jest skierowana na Ty, na ten zajmek, to Jej wzrok, uwaga i obserwacja jest skierowana na drugiego człowieka, i w tym sensie ta korespondencja się nie rozjeżdża, choć w tych oczekiwaniach, niektórych w nastrojach, kiedy już jedna się z nich uspokaja, druga jest ciągle w tym nastroju i to tak po prostu się toczy. Ta książka mogła wyglądać wielorako, tak mi się wydaje, po jej lekturze. To mogła być po prostu opowieść o miłości, związku na odległość i bliskości Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej. Ale ty się zdecydowałaś na opowieść o życiu Kowalskiej, w które to życie w pewnym momencie, jak burza, wtargnęła Dąbrowska. Dlaczego właśnie tak? Bardzo chciałam rzeczywiście napisać książkę o Annie Kowalskiej, po prostu. To, to miała być książka tylko o niej. Potem wiedziałam już, że to będzie książka o relacjach, które Kowalska nawiązywała, bo tych relacji miała trochę i, i głębokich i ten sposób nawiązywania relacji mnie zainteresował, szczerość w tym nawiązywaniu, kontaktu z drugą osobą i takie oddanie się, jakiś rodzaj, obnażenie to jest złe słowo, ale ona wiedziała, że musi zaryzykować, żeby dostać bardzo dużo i robiła to, ona była bardzo odważna. Dlatego chciałam napisać książkę nie, nie o miłości tylko Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej, tylko jednak o Kowalskiej. Żeby? Żeby ją przywrócić pamięci? Żeby miała swoją książkę. Żeby ją przywrócić pamięci, żeby pokazać też jej twórczość, bo przecież w tej książce jest też sporo o jej twórczości, żeby pokazać Jerzego, który jest fascynujący, żeby pokazać jak trudno było jej z Tulą, żeby pokazać jaką była świadomą dziewczynką, bo była. Jerzy to mąż, Tula to córka, będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Gdzie się ta historia zaczyna? Z jakiego domu wywodziła się Anna Kowalska? Jakie miała dzieciństwo? Anna wywodziła się z biednego domu, z, urodziła się we Lwowie i dosyć szybko, czyli jako jedenastoletka zamieszkuje u ciotek. To wynika z tego, że rodzice są dosyć biedni i nie mogą utrzymać trójki dzieci, a nie najstarszej córce. Ich będzie po prostu u tych ciotek w cudzysłowie lepiej, bo lepiej w tym sensie, że będzie miała lepsze warunki do życia, będzie miała bliżej do szkoły, ciotki mieszkały w samym centrum Lwowa. No i też matka, która wydaje się z tych opowieści Anny, osobą świadomą, chciała, żeby Anna była osobą wykształconą. Sama, y, sama nie była wykształcona. Zresztą ojciec Anny też nie był wykształcony. I Anna się tam przeprowadza i mieszka u tych ciotek i u babki, babki francuskiej. jest jej tam źle. I trochę dobrze. Trochę dobrze w tym sensie, że rzeczywiście dostaje od ciotek to, czego w domu rodzinnym by nie dostała. To znaczy, wykształcenie mówi po francusku, w domu się mówi po francusku. I to jest początek Anny. A jaką jest uczennicą? Bardzo zdolną jest uczennicą, ale krnąbną nie chce się uczyć. Stara się tylko niekiedy. Potem, już w późniejszych latach. Opuszcza szkołę, nie, nie lubi. Ona się bardzo stresowała szkołą. To jest też dla mnie przedziwne, dlatego, że ona rzeczywiście była bardzo inteligentna i bardzo zdolna, ale nie lubiła szkoły. Myślę, że nie lubiła żadnych takich ram. Anna Kowalska nie lubi ram. Już w szkole pokazuje swoją osobowość, jest osobą zdecydowaną, pewną tego, na czym jej zależy i do czego dąży, ale. Piszesz o tym w pierwszej części książki, przy okazji opisywania dzieciństwa Kowalskiej, że miała bardzo intrygującą, interesującą, dla wielu też irytującą relację z jedną ze swoich nauczycielek. Jak to opowiedzieć? Przedziwne jest to, może zacznę od tego, że Anna zatrzymuje dziennik, w którym opisuje tą historię z Marią Jarosiewicz. To jest o tyle może przedziwne, dlatego że z Lwowa przeprowadzała się do Warszawy w czasie wojny, a potem do Wrocławia. I tak sobie wyobrażam, że wszystkie te rzeczy niepotrzebne zostawili z Jerzym w Lwowie. A ona ten dziennik pielęgnuje i zatrzymuje. To jest dziennik wyjątkowy, bo ona zapisuje w nim tę relację z Marią Jarosiewicz. I zakochuje się w. Tej nauczycielce i wydaje się początkowo, że zresztą miałam też takie wrażenie, że to jest takie zbiorowe zauroczenie nauczycielką. Co rozumiem w takim sensie, że Anna poszukuje autorytetu i więź bliskości po prostu. Zbiorowe dlatego, że też jej dwie koleżanki brały udział w tych spotkaniach prywatnych z nauczycielką po szkole. Tak, tak, ale Anna i to jest takie jakieś typowe dla niej, ona nie. Ona wychodzi poza te granice, poza te ramy, ona chce więcej. I to jest relacja, która dla mnie, jako dla autorki tej książki, też była trudna do opisania. No bo mamy do czynienia z 13-latką, która zakochuje się w 25-letniej kobiecie. I to jest miłość. Y to jest miłość po prostu. Tam się niewiele dzieje, chociaż dorośli widzą w tym zdecydowanie więcej niż Anna, albo pozwalają sobie to po prostu nazwać. Czyli ona sobie nie zdaje sprawy z tego, jak to jest oceniane, jak na to inni patrzą. Po prostu brnie, ponieważ pragnie i pożąda. Ona tak, znaczy nie wiem, czy sobie nie zdaje sprawy, Ją, jej to nie, po prostu nie obchodzi. Ona robi swoje i czuje swoje. Bardzo się też z tym męczy i to jest taka ogromna siła tej miłości. Który to jest rok? 1916. Ten pierwszy zapis jest z listopada 1916 roku, czyli ona ma 13 lat i to się kończy trwa chyba 3 lata. Ten ostatni zapis już w tej chwili nie pamiętam, z którego roku jest, ale rzeczywiście czytamy te notatki. Przez kilka lat. Czyli trudno byłoby też powiedzieć, że to jest jakieś przejściowe. To jest, to trwa. Mimo to, że Anna zostaje przeniesiona do innej szkoły z tego powodu, bo jej uczucia zostały właściwie odkryte przed wszystkimi, to Anna nie zapomina o Marii Jarosiewicz. Ale nie ma w tym wzajemności? Nie, nie ma. Czyli bardzo wcześnie, jako dorastająca dziewczyna, Przeżywa coś, co można by nazwać zawodem miłosnym albo miłością nieszczęśliwą? Myślę, że to była miłość nieszczęśliwa, i bardzo mnie wzruszają takie słowa już w późniejszym etapie tej miłości, kiedy Anna się tak skarży w dzienniku, że ta Maria jej nie chce, i pisze coś takiego, bo to tylko ja. I to jest takie wzruszające zupełnie, jakby nie rozumiała, że to nie chodzi do końca o nią, tylko po prostu to jest niemożliwe do realizacji. Bo to tylko ja? Co to znaczy? No, że ta y, Jarosiewiczówna jej nie chce, bo to tylko ona bo, ona, bo ona jest tym, kim jest. Jest tylko tą Anną Chrzanowską, tą nastolatką, która się w niej kocha. O której mówią, że nie jest zbyt urodziwa i właściwie tak spoza środowiska, prawda? Bo wcale nie jest takiego dobrego domu. Tak. Gruba, niezręczna, wybuchowa, złośliwa, krytyczna. A skąd Twoim zdaniem brała się ta jej niesamowita pewność siebie już w tak młodym wieku? Nie wiem, właściwie. Trudno powiedzieć. Może to jest cecha charakteru, a może to jest też zasługa jej matki. W tym sensie, że matka dawała dzieciom sporo swobody. Tak to widzę, że, że pozwalała mimo mimo to, co tutaj. Możemy przeczytać również w tym dzienniku młodzieńczym Annę. Anna się skarży na matkę, no ale jest nastolatką, która nastolatka się nie skarży na matkę w tym wieku. To ja mam takie poczucie, że mama Chrzanowskiej, Anki ją akceptuje i jednak pozwala na różne rzeczy. Pozwala być po prostu Ance taką, jaka jest. Zresztą to ona jest za tym, żeby tę Ankę w, ze szkoły przeniesiono. Ona wie, że musi zmienić to środowisko, że dla Anki to będzie lepiej. Czyli właściwie wspiera. No bardzo na odległość i późno, w bardzo późnym etapie ją wspiera, bo Anka też nauczyła się nie opowiadać o sobie. Właściwie nie ciągle udaje. Nauczyła się udawać. Nie wiem, czy ona jest pewna siebie. Ona, ja wiem na pewno, że ona umie udawać. A udawała, bo w tym domu, w którym mieszkała, czyli u ciotek, nie mogła być sobą. Tak, tak, za wszystko jest skarcona. No i... Yy, Chce już, ona w którymś momencie próbuje przewalczyć te zasady, które, z którymi się spotyka na Lelewela, ale zaczyna się orientować, że to jest w ogóle prawie niemożliwe do zrobienia. I nie mówi o swoich uczuciach. Matce też o tych uczuciach nie mówi. Również myślę dlatego, że chce jej oszczędzić kłopotu. A czy ten dziennik z czasów młodości zdradzał już talent literacki Anki? potem Anny Kowalskiej? Mm -hmm. nie, nie, wydaje mi się, że nie. On jest, tak chyba nawet piszę w, tej, w mojej książce, że on jest tak, ona jest tam taka pretensjonalna, taka dziecięca w sposobie opisywania, za to ma niektóre obserwacje bardzo ciekawe, dotyczące chociażby siebie, tego, jak dorośli reagują na, te, na to jej uczucie, lub też w jaki sposób się zachowują jej koleżanki z klasy. Dzisiaj naszym gościem jest Sylwia Chwedorczuk, autorka książki Kowalska, ta od Dąbrowskiej. Proszę teraz posłuchać pierwszego fragmentu tej książki. Autorka sama przeczyta. Pogłębia się w Marii przeświadczenie o bezdennej samotności i opuszczeniu. Cierpienia miłości dowodzi skazane są na absolutną samotność. Nie ma żadnej nadziei, aby kiedykolwiek zrozumiał z nich cokolwiek ten, kto je wywołał. Kowalska także czuje się coraz bardziej samotna, ale próbuje zapanować nad pragnieniem niemożliwego, czyli kolejnej wizyty Marii, i marzy o tym, żeby wszystko spokojnie się układało. Ponownie szuka ulgi w codzienności, pracy, domowej krzątaninie. Prosi Maryjkę, bądź po prostu ludzka, jakim należy być w czasie katastrofy. Ucieka od pielęgnowania gorących uczuć, tęskni za banalnością, chce ciszy potrzebnej do twórczej pracy, czułych listów Maryjki, sukcesów Jerzego czwartków literackich kawy. Uśmiechu dziecka, gdy się już pojawi. Ani na chwilę nie schodzi mi z uwagi możliwość zasadniczej zmiany twoich uczuć, wyraża w łagodnych tonach swoje obawy. Możesz się znużyć, możesz przestać zupełnie mnie potrzebować, mogę ci się stać kimś obcym. Może być tak, że kiedy uśmiechnie się nam życie i pokażą się nowe możliwości, zabraknie ci chęci. Wszystko może być, ale mnie obchodzi tylko to, co mimo wszystko może nie zostać zmarnowana, co możemy ocalić. Całkowicie obnażonemu uczuciu Dąbrowskiej Anna przeciwstawia w tym czasie spokojną czułość, ciepły dystans, sugeruje subtelnie, że to jest droga najlepsza. Zachowuje się tak, jakby nigdy nie traciła kontroli, czasem tylko pokazuje, jak bardzo brakuje jej sił. Straszny list. Siedzę jak umarła. Chciałabym, żeby cały świat zamarł i żeby nie było nigdy chwili następnej. Przepraszam za krokusy, słońce i kota. Za głupie opisywanie dnia po dniu, za chęć ocalenia. I tłumaczy Marii. Widzisz, kiedy pisze, że mi źle i ciężko, martwisz się. Kiedy próbuję zobaczyć życie i los i przyszłość od pogodniejszej strony, wtedy z rozgoryczeniem zarzucasz mi, że rozkwitam twoim kosztem. Pożal się, Boże, jak jeszcze to rozkwitanie. Nie ustaje, podobnie zresztą jak Dąbrowska w walce o ich relacje i chce raz na zawsze ustalić coś pewnego, czego Maria nie będzie mogła co chwilę negować. Zapewnia. Kocham ciebie, to jest nieschematyczna, teraz i zawsze i na wieki wieków. Ale Maria niewiele ułatwia, nie chce zaakceptować życia Anny na Lindego i, mimo wyznań płonących do niej z Wrocławia, domaga się niemożliwych potwierdzeń miłości wiosny 1945 roku. Bez dziecka, bez Jerzego, świat ciąży Marii gęstnieje, ma smak wódki, goryczy i zazdrości, nosi w sobie trud porannego wstawania, zmagania się z każdą godziną. Anna Anka Andzia Aneczka. Dziecko mąż na uniwersytecie, dom z ogrodem, rosnąca rola kowalskiej we wrocławskim środowisku, wszystko to Dąbrowska odbiera gorzko jako niezbędne składniki szczęścia, zapowiadające wspaniałą przyszłość partnerki i wykluczające ją, Marię, z tego losu. Swojej przyszłości określić pozytywnie nie umie, mimo starań nie może pisać, ma więc poczucie utraty czasu. Takie życie jak teraz nie jest warte zachodu, stwierdza. I rzeczywiście na pozór świat przetacza się przez dom kowalskich, pomimo polnej, pełen jest ludzi, opowieści, anegdot, wydarzeń trudu pracy na uniwersytecie i w kole. Ale przecież mandryczność położenia pisarek daje się we znaki również kowalskiej. Wraca do niej dobrze znane przed wojną poczucie nieszczęśliwości, chęć wycofania się ze świata, ucieczki, a także poczucie winy wobec dwojga ludzi, z którymi złączyła swój los. Ona także tęskni, choć najczęściej w ciągu dnia jej tęsknota za Marią przybiera postać pogodzonego z losem oblicza, które tylko nocą wybrzmiewa bezpośrednio. Bezsennością, bezgłośnym płaczem, fizycznie odczuwanym, dojmującym brakiem, bezgranicznym. Kładę się i tak trochę umieram. Cały Wrocław jest utkany z tęsknoty. To nie jest żadne miasto, tylko miejsce, gdzie ciebie nie ma. Kowalska, ta od Dąbrowskiej, tak pisze Sylwia Chwedorczuk, która dziś gości w Radiu Książki. A potem pojawia się Jerzy w życiu Anny, wówczas jeszcze Chrzanowskiej, nie Kowalskiej. Jerzy Kowalski. I co, to jest miłość? Początkowo wydaje mi się, że to jest fascynacja intelektem Jerzego. A kim on jest? Jerzy jest profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, filologiem klasycznym i fantastycznym opowiadaczem. I Anna trafia do niego na wykład. I się po prostu nim fascynuje. Mają podobne zainteresowania, czyli filologia klasyczna, to jest też wybór Anny na studiach. Też są oboje złośliwi. Myślę, że Anna lubiła tę cechę u ludzi. Bardzo mnie ciekawi ten moment, kiedy rzeczywiście zbliżyli do siebie, bo nie wiem, nie ustaliłam, kiedy to było. Trudno powiedzieć, ale. Tak się stało. że też był bardzo otwartym profesorem i doceniał inteligentnych studentów. Lubił z nimi rozmawiać. Myślę, że zaczęli po prostu ze sobą rozmawiać. I to była miłość. Wtedy? No, krok po kroku. Ale dosyć szybko, bo oni chyba się spotykają w grudniu 1922 roku, a biorą ślub w maju 1924, czyli półtora roku mija. I jakim są małżeństwem? Są małżeństwem, które ze sobą dużo rozmawia, takie mam wrażenie. I to jest chyba taka główna cecha tego małżeństwa. Chcą ustalić się bardzo przed zawarciem ślubu, jaki będzie miał kształt ich związek. To podziwiam, a nie też, że jednak wie, czego chce, albo wie, czego nie chce. Ona nie chce być tylko żoną. I tylko matką, chce być po prostu partnerką do rozmowy, i to jest dla niej rzeczywiście istotne. I jeżeli ją też do tego zaprasza, w tym sensie zaprasza, że zaprasza ją na badania naukowe, które prowadzi, i dużo wyjeżdżają. To, ich, to powoduje, że ten związek jest dynamiczny, w ruchu, w ruchu. Oni nie są tylko w domu, oni odbywają bardzo długie podróże. Coś wspólnie robią, a potem zaczynają wspólnie pisać. Chociaż oczywiście mają mnóstwo też kłótni ze sobą i dużo kłopotów. Nawet w którymś momencie Anna boleje nad tym, że Jerzy jest taki odosobniony, że on prowadzi takie, ona, to jest jej słowo takie jednoistnienie. Ona się nie może do niego zbliżyć tak, jak ona by chciała. Ale myślę, że to jest cecha Jerzego, to nie jest przeciwko Annie. Wspomniałaś o tym, że zaczynają wspólnie tworzyć, pisać. Jaką byli spółką autorską? I czy to w ogóle miało rację powodzenia, rację bytu? Ciekawi mnie to po prostu też jako, jako figura. To jest interesujące. Nie wiem, czy w tym czasie istniały w Polsce tego typu spółki autorskie. Czy to miało rację bytu. Na pewno to było niezłe jako sposób na na małżeństwo, na takie bycie ze sobą. Literacko-średnio im to wyszło, bo te ich książki przedwojenne właściwie nie spodobały się ani krytyce, ani czytelnikom. Anna ich potem też no, nie może nie tyle nie lubi, bo mają dla niej wartość sentymentalną bardzo dużą. Wie już, że tak jak pisała z Jerzem, nie chce, i oni się zmagają z problemami. Wierzą, i Anna tutaj chyba wierzy bardziej niż Jerzy, że, że im się to uda, a przede wszystkim uda się Jerzemu pisać, chociaż on po wojnie już właściwie nie, nie napisał ani słowa, czy też nie wydał za swojego życia, niczego. A o czym piszą? Co jest e, taką książką, o której należy pamiętać? Jaki to był temat, jak to wszystko przyjmowano? Chcieliby pisać powieści, ale wychodzą im opowiadania. Piszą o tym, co spotkali i co zobaczyli podczas swoich podróży, to ich interesuje, czyli życie prostego człowieka. Nie lubię tego sformułowania prostego człowieka, ale takiego człowieka spotkanego na drodze. O tym chcą pisać. Ale też y, porywają się na taką gigantyczną powieść Grucaj. To jest taka opowieść o rodzinie lwowskiej. Kompletnie im to nie wychodzi i akurat zbierają jak najgorsze recenzje. Słusznie? Słusznie, tak, słusznie. Myślę, że słusznie. To jest zbyt rozbudowana e, struktura. E, z tego można byłoby zrobić ze trzy różne e, opowieści być może z tego powodu Anna potem dąży do takiej bardzo krótkiej formy i prostego języka. Trudno powiedzieć, kto tutaj, ale pewnie Jerzy narzucał taką formę bardziej skomplikowaną, rozbudowaną, te wszystkie opowieści. Chociaż jak czytam, jego napisał znane nam dwie rzeczy, czyli dramat Babielato i Archiwum Pamięci, to już jemu to lepiej wychodzi, więc po prostu im nie wyszło. Ta spółka autorska im nie wyszła, tak myślę, że może się jakoś za bardzo na siebie oglądali. Ten kompromis może był tutaj za duży, nie wiem, bo chcieli pisać inaczej, oni byli po prostu inni. A co im zarzucano? Zarzucano im e, styl. Znaczy brak stylu? <laughs> Można tak. Powiedzieć? Zarzucano im brak stylu. Nie, no zarzucano im takie skomplikowane zdania, których nie dało się czytać. Zresztą Maria Czepska w swojej recenzji podaje jedno z tych zdań, Już w tej chwili nie pamiętam, jaki on ma kształt, który jej się podoba, ale dla mnie ono jest w ogóle zupełnie niezrozumiałe i trudne do czytania. No i zarzucano im nieprawdopodobieństwo trochę tych charakterów i zbytnie nagromadzenie treści, a może po prostu też zwyczajnie nudę. To nie trzymało czytelnika w napięciu w żaden sposób. A czy było coś na rzeczy, że oni mieszkali we Lwowie, a nie w Warszawie? Jakie było to środowisko literackie dwowskie? I jak na to patrzyła Warszawa, gdzie przecież były wiadomości literackie, ziemiańska, wspólne spotkania ważnych autorów międzywojennych? Mhm. Tutaj większe ambicje miała Kowalska, bo Jerzemu we Lwowie było to nieźle, dobrze. On nie potrzebował się przeprowadzać nigdzie indziej. W którymś momencie Anna szuka kontaktów z Warszawą i rzeczywiście zaczyna się Warszawą fascynować i tym środowiskiem literackim. To jest coś, co ją jakoś ciekawi. Wydaje jej się, że w tym środowisku mogliby lepiej pisać. To jest ambicja Anny, bo Jerzy nie ma takich pomysłów. Jemu jest bardzo dobrze na uczelni. On zresztą na tej uczelni robi karierę, kocha te swoje badania. A Anna czuwa pustkę, to jest taki smutny moment y, chyba w jej życiu, kiedy właściwie nie znajduje żadnej drogi dla siebie, bo to pisanie nie bardzo im wychodzi, ona nie pracuje i myśli o przeprowadzce przed wybuchem II wojny światowej do Warszawy, szuka tam towarzystwa, szuka kontaktów. I przyjeżdża, czy pisze w którymś momencie do Jerzego, że właściwie nikt o nich nie wie, nikt o nich nie pamięta, nikogo nie interesują i nikt nie czytał ich książek. To jest dla niej bardzo smutne, ale chce podjąć to ryzyko, chce się tam przeprowadzić, co im się nie udaje przed wrześniem 1939 roku, dlatego że wydaje się, że albo się przeprowadzają i tam będą pisać, albo w ogóle nic z tego pisania nie wyjdzie. Jeszcze jedna ważna rzecz na temat tego małżeństwa. Wiemy już, jak pracowali wspólnie i jakie były tego efekty. No dobrze, ale jeszcze jest kwestia seksualności w tym małżeństwie. I jak się zdaje po lekturze tej książki Kowalskiej, tej od Dąbrowskiej, to był związek, to było małżeństwo osób, dwóch osób biseksualnych. Trudno się już w ogóle o tym pisze, a bardzo trudno się o tym rozmawia, bo już wtedy, tak jak tutaj sobie o tym rozmawiamy, to wydaje mi się, że, że to jest ten moment przekroczenia granicy. Nie wiem, czy mieli takie kłopoty. Anna czasem o nich pisze. Um, nie wiem, czy Jerzy był biseksualny. Raczej nie i w ogóle. Nie. Chociaż wiem skąd to pytanie wynika, bo jemu się podoba. Eugeniusz Siekludzki, poeta, czy to podoba, nie wiem, co się kryje za tym podoba. To jest fascynacja Eugeniuszem Siekludzkim. Anna była biseksualna, ale mieli też udane życie erotyczne, choć czasem Anna na nie narzeka. Nie wiem, czy to nie jest tak, że ona gdzieś widzi wieżę, czyli w mężczyźnie, jakiś rodzaj siły czy dominacji, której nie chce. Może o to chodzi. Radio Książki. Rozmowy o literaturze. Zapraszam Michał Nogaś. Odcinek 128. Gościem jest Sylwia Chwedorczuk, autorka Kowalskiej, tej od Dąbrowskiej książki o niełatwych relacjach dwóch pisarek i przede wszystkim o życiu Anny Kowalskiej. To kiedy się spotkały po raz pierwszy? Tak, żeby to zarejestrować, to spotkały się po raz pierwszy w we Lwowie, w czasie wojny. W, myślę, że na początku 1940 roku, kiedy to Maria Dąbrowska i Stanisław Stępowski, ówczesny partner, przyjeżdżają do Lwowa. I dokładnie nie zarejestrowały żadna z nich, nie zarejestrowały tego momentu, ale potem, na skutek różnych wydarzeń. Dąbrowska i Stępowski zamieszkują o Kowalskich na ulicy Supińskiego w Lwowie wiosną 40 roku i to było takie prawdziwe spotkanie, w tym sensie prawdziwe, że zaczynają się lubić i poznawać. A ten dom Kowalskich był jaki? Bo o tym nie mówiliśmy w pierwszej części audycji, a przecież to było mieszkanie, które Jerzy otrzymał od Uniwersytetu. Takie bardzo pięknie urządzone, z pomysłem. Czuli się tam świetnie. To też mi się wydaje, że, że to był bardzo ciekawy dom i ludzie się czuli w nim bardzo dobrze. Goście, którzy do nich przyjeżdżali, jest w tym domu coś twórczego, w tym sensie twórczego, że i Jerzy i Anna chcą ten dom urządzać, żeby on był po prostu piękny i żeby oddawał to kim oni są. Bardzo mi się to podoba. To był duży dom. Ja w tym mieszkaniu nie byłam, ale byłam pod drzwiami tego mieszkania. I rzeczywiście, sama kamienica robiła wrażenie. To był dom profesorski, tam mieszkało wielu znajomych. Mówisz o tym, że kiedy spotykają się po raz pierwszy, to właściwie nie rejestrują faktu tego wzajemnego spotkania, chociaż pewnie na pewno Kowalska wie, kim jest Dąbrowska. W drugą stronę to zapewne. Nie działało albo nie było tak istotne, a kiedy już tak świadomie się spotykają, tak świadomie, świadomie? Dopowiem może jeszcze, że, że było tak, że one się chyba spotkały w ogóle przed wojną na, jakiś, na jakimś przyjęciu u Jana Parandowskiego, i mhm. Dąbrowska o tyle pamięta Kowalską, że, że przypomina sobie już potem po latach, że Kowalska nie zrobiła na niej za dobrego wrażenia i ona nie chciała. W tym 40 roku u nich zamieszkać. Ale nie miała innego wyjścia. Nie mogli się przedostać do Warszawy, no i zamieszkali u kowalskich, i to to już jest ten moment, kiedy zaczynają siebie poznawać i lubić, i z sobą interesować. I w czerwcu Dąbrowska z Stępowskim wyjeżdżają do Warszawy, udaje im się przedostać do swojego mieszkania, zaczynają pisać do siebie listy, początkowo. Wysyłają ich bardzo mało, i to jest to spotkanie. Myślę, że to jest ten moment um, takiej uwagi i chęci podtrzymywania tej znajomości. Potem w 1941 roku Maria Dąbrowska przyjeżdża do Lwowa, żeby wziąć rękopisy, które zostawiła we Lwowie, i zatrzymuje się u Kowalskich. I chyba tutaj przychodzi taki przełom. Ale wtedy jest zainteresowana inną kobietą. Tak, wtedy przyjeżdża. To jest też niesamowite, bo przecież jest wojna. Ona przyjeżdża z Warszawy. Nie jest też najmłodsza. Przyjeżdża z Warszawy do Lwowa, żeby spotkać się ze Stanisławą Blumenfeldową, w której się wówczas kocha. Niesamowita historia. I Anna to obserwuje, Anna orientuje. To niesamowite. Wyjaśnijmy, dlaczego tak o tym myślisz? No niesamowite jest dla mnie to, że komuś się chce w czasie wojny. Jechać bardzo daleko. Ryzykując e, życie. Ryzykując życie, żeby się z kimś zobaczyć. No Dla... to jest miłość. To jest miłość. Dużo tej miłości w tej historii. To jest miłość, oczywiście. Stanisława Blumenfeldowa rzadko wysyła listy do Marii. Maria w Warszawie czeka na te listy. No i Dąbrowska, zaniepokojona też o życie z Blumenfeldowej. Ona była Żydówką. Jedzie. Sprawdzić, co się z nią dzieje, czy Stasia jest bezpieczna i chce się z nią zobaczyć. A jak wyglądała ta relacja Dąbrowskiej z jej ówczesnym partnerem? To była bardzo głęboka przyjaźń, przywiązanie. Ja użyję tutaj słowa miłość. No to też nie jest łatwa e, historia, dlatego że Stanisław Stępowski e, nie rozwiódł się ze swoją żoną, również Marią. Są w separacji, są w niej od momentu, kiedy umiera najmłodszy syn Stanisława Stępowskiego. E, Maria Dąbrowska znała Marię Stępowską, wspierała ją finansowo, bo Maria wspierała finansowo naprawdę bardzo wiele osób. Ale zakochała się w Stanisławie już wtedy, kiedy on nie mieszkał z Marią, ze swoją żoną Marią. I są ze sobą długo. To jest bardzo przyjacielska relacja, chociaż nie mam takiej pewności, że, że Maria nie czeka na jakiś większy gest Stanisława Stępowskiego. Na ślub to się nie wydarza. Przyjeżdża do Lwowa. Aby spotkać się ze Stasią, ale jak piszesz w książce, ich drogi powoli zaczynają się rozchodzić. To, co było między nimi, ta bliskość, wiara Dąbrowskiej w tę miłość, nieco przygasza. Natomiast znajomość, bliskość z Kowalską się powiększa, narasta. Mhm, tak. Zastanawiałam się, w którym momencie w Kowalskiej. Następuje ten przełom i myślę, że to był właśnie ten moment. O ile domyślam się, jak to przebiega u Dąbrowskiej, to, to przecież kiedy w 1943 Kowalska przyjeżdża do Dąbrowskiej, to ona już przyjeżdża po miłość. Czyli musiało się coś wydarzyć wcześniej. Myślę, że to jest ten moment, kiedy Maria przyjeżdża do Stasi, a Kowalska obserwuje. Ich relacje Stanisława Blumenfeldowa wtedy odwiedzała Kowalskich, żeby spotkać się z Marią Dąbrowską. Podejrzewam, że to jest sygnał dla Kowalskiej, że Maria może zakochać się w kobiecie. A Kowalska tego pragnie? Kowalską interesowały kobiety. No i pragnie, tak, pragnie. Ona zakochuje się w tej Marii, co się w niej fascynuje. E... dzieli jej ile lat? 14. A co znaczy, kiedy mówisz, że przyjeżdżę do niej po miłość? Już ten pierwszy list wysłany po pobycie Dąbrowskiej w Lwowie jest troszkę inny. On zmienia swój charakter i początkowo, jak nie znam dalszego ciągu, to ja nie, nie zauważyłam, że on, on jest taki, więc pewnie ta Dąbrowska też się nie zorientowała. Kowalska rzeczywiście interesuje, zaczyna się coraz bardziej interesować y, Marią Dąbrowską i się do niej zbliżać. I coś mi się tam dzieje. Ja nie wiem, co ona tego nie zapisuje w dzienniku, nie dzieli się tym z Marią. I w tym sensie powiedziałam, że przyjeżdża po miłość, bo to jest jeden z moich ukochanych fragmentów. Ten, jak ona tak stoi przed tymi drzwiami na polnej i ją bardzo boli brzuch. Ze stresu. Ze stresu, wiemy, jak boli brzuch, to trzeba uciekać. Ale nie uciekła. Świetna jest, nie uciekła. Nie uciekła, wraca do tego momentu wielokrotnie. Zastanawia się, co by było, gdyby wtedy uciekła. Ale nie żałuje. Ale to nie ona jej otwiera drzwi. Nie, Marii Dąbrowskiej nie ma wtedy w Warszawie, otwiera jej Stanisław Stępowski. I lubią się wtedy jeszcze bardzo. Rozmawiają, wspominają. I Anna czeka na przyjazd Marii. Wojna sprawia, że. Przez długi czas Anna żyje bez Jerzego, są rozłączeni. On zostaje we Lwowie, ona jest w Warszawie. No ale ponieważ one się do siebie zbliżają, ale mają też partnerów, to zaczynają żyć w czymś na kształt czworokąta. Tylko że to jest wszystko niemożliwe do wytrzymania, tak mi się wydaje na dłuższą metę. I można się spodziewać, że każda ze stron. Tej figury ma pojęcie o co chodzi, czy nie? Mm -hmm. Tak. Partnerzy pisarek wiedzieli o co chodzi. Najmniej wiem, co myślał i czuł Stanisław Stępowski. To jest elegancki, skryty pan, który zresztą do Marii Dąbrowskiej w obecności znajomych zwracał się. Pani. Więc on nie będzie się dzielił swoimi uczuciami, nie będzie y, mówił Dąbrowski jak ma żyć i co ma robić. A Jerzy też wie. Wie na pewno, bo Kowalska o tym pisze w swoim dzienniku. A poza tym Jerzy pisze ten dramat Babie Lato i tam jasno widać, że on obserwuje tą historię. Jak mu z tym? Myślę, że wszystkim jest ciężko z tym. Że to jest y, sytuacja trudna do życia, ale właściwie też trudno je, jest ją przerwać. Chociaż Anna wydaje się, że, że, że Anna w którymś momencie próbuje to zrobić, ale to. Ale nie wiem tego na pewno. Ona ma poczucie winy wobec Marii i wobec Jerzego, ale nie rezygnuje i nie zrezygnuje, Jerzy o tym wie, Jerzy zresztą od niej tego nie wymaga. A dlaczego ma poczucie winy wobec Dąbrowskiej? Bo w którymś momencie Maria wymaga od niej pełni, pełni albo całkowitego poddania się, a ona tego nie zrobi. I w tym sensie wie, że Maria cierpi, bo nie dostaje od Anny wszystkiego. Anna nie rzuci dla niej swojego życia. A Dąbrowska by rzuciła? Oczywiście, że nie. Czyli była apodyktyczna i nie niewyrozumiała, tak? Na to wygląd. Długo się zastanawiałaś nad odpowiedzią. Lubię Maria. Po prostu lubię ją, i ktoś mi zarzucił, że czynię z niej potwora w tej książce. Miej bardzo żal. Też. Czemu? Bardzo potrzebuje miłości. Nie chce być sama. Co jest zrozumiałe. No, ale nie odejdzie od swojego partnera. A wymaga tego od swojej miłości, od Kowalskiej. No, w tym sensie jest y, apodyktyczna. Być może też myśli, że dla Anny to bycie z Jerzym y, nie jest najlepsze. Nie wiemy do końca, co Anna opowiada Marii, bo potem dopiero wychodzi, że Maria nie orientuje się we wszystkim. Na przykład nie orientuje się w tym i dowiaduje się tego z lektury dziennika Kowalskiej, że Anna nie oddaliła się seksualnie od swojego męża, zachodzi w ciążę raz ona zostaje przerwana, a za długim razem rodzi dziecko. I dla, dla Dąbrowskiej to jest akt najwyższej zdrady. Fakt, że Anna żyje blisko z mężem i że jest gotowa na macierzyństwo. Ta pierwsza ciąża Kowalskiej to jeszcze jest długo przed wojną. Rzeczywiście Kowalscy nie decydują się wówczas na posiadanie dziecka. Nie chcą mieć dzieci, nie planują tych dzieci. Tak, wtedy jeszcze nie było Dąbrowskiej. Mm -hmm. Potem Maria jest zaskoczona. Maria jest zaskoczona. Myślę, że rzeczywiście nie wiedziała, nie, nie domyślała się. Anna Marii nie opowiada o Jerzemu, a Jerzemu o Marii. Nie o szczegółach, bo co do kształtu, czy tam co do charakteru tej znajomości, to Jerzy już powiedzieliśmy o tym, że, że wiedział, a, ale myślę, że jeśli chodzi o szczegóły, to Anna wiele rzeczy zostawia dla siebie. To jest taki czas w ich życiu, kiedy żyją na odległość. Kowalscy mieszkają we Wrocławiu. We Wrocławiu odradza się uniwersytet, który współtworzą dawni wykładowcy z Lwowa. Kowalska działa w życiu literackim. Dąbrowska mieszka w Warszawie. Bardzo bogata jest korespondencja, którą cytujesz. Spotykają się co jakiś czas, no ale... Dąbrowska na przykład pisze wprost, że ona by chciała, żeby Kowalska przerwała tę ciążę, żeby dziecko się nie urodziło. Bardzo tego żałuję potem. I to, za co między innymi lubię Marię Dąbrowską, jest to, że ona pokazuje, jawi się w tym po prostu bardzo, bardzo ludzka. I ona wie, że przekroczyła tę granicę, że te słowa nigdy nie powinny paść. Pisze potem do Anny, że zdaje sobie sprawę z tego upadku moralnego. Ona. Wie, co powiedziała. I myślę, że tego żałuję, ale to napisała i taki list wysłała. To jest trudny moment. To był też bardzo trudny moment dla mnie, jako dla czytelniczki, bo widzę tę Marię Dąbrowską od nocy i dni, kiedy traci kontrolę nad sobą i do tej pory właściwie długo zresztą. To ona miała przewagę to jest okropne słowo, ale, je, ale jakąś przewagę w tej relacji. A tutaj nie, tutaj się zupełnie rozsypuje. Nie jest w stanie sobie poradzić. Wzbudę to we mnie ogromne poruszenie. A dlaczego nie była sobie w stanie poradzić? Wyobrażenia tego, co ją łączy z Anną, rozminęły się z tym, co było naprawdę. To poczucie właśnie, że ona musi się tą Anną dzielić, ona nie, nie chciała się nią dzielić. A poza tym, i tu miała dużo racji, wiedziała, że to zmienia. Ich przyszłość, że to nie zmienia tylko tego dnia, kiedy ona się o tym dowiaduje, tylko zmienia całe życie Anny. Na wiele lat. Ona pisze coś takiego do Anny, że, że już nigdy nie będą same. I to prawda, one już nigdy nie były same. Ale w pewnym momencie obie straciły swoich partnerów i zostały same w tym sensie, że te związki, o których świat wiedział, się rozpadły. I co to była jakaś szansa? Tak, to była szansa i one z tej szansy skorzystały, chociaż nie tak szybko, nie tak od razu. Pierwsza traci męża Anna Kowalska, co jest też dla nich zaskakujące, bo Stanisław był dużo starszy od Jerzego. I Anna zostaje sama z dzieckiem. I no, potem umiera Stanisław. Ale nie następuje tutaj takie, taka szybka przeprowadzka. One się jeszcze jakiś czas zastanawiają, czy. Nie, chyba się po prostu zastanawiają nad tym, jak to zorganizować. Maria wpada w depresję, to, to też pokazuje, jak ważny był dla niej Stanisław Stępowski. Nagle rozpadło jej się całe życie, które znała dotychczas, i okazuje się, że ten Stanisław był dla niej szalenie ważny to raz a dwa to jest właśnie ta jej, w cudzysłowie, racja, że teraz gdyby miało się przeprowadzić, to Anna przeprowadzi się do Warszawy z tulą, a nie sama. A Maria nie chce mieszkać z dzieckiem. A tula ma naprawdę na imię jak? Maria. Właśnie z tego powodu? Oczywiście, takie imię dała Anna swojej córce, a tulą nazwał ją Jerzy. Bo się lubiła tulić? Czy lubił ją przytulać? Lubił ją przytulać, on bardzo szybko zmarł, miała półtora roku. E, może się lubiła tulić, tego nie wiem, chociaż pewnie każde dziecko lubi się tulić. No i od Tuli córki Cicerona. Jerzy uwielbiał Cycerona. ceron miał córkę Tulię. Sylwia Chwedolczuk, autorka Kowalskiej, tej od Dąbrowskiej jest gościnią dzisiejszego wydania Radia Książki. Teraz drugi fragment, proszę posłuchać. Anna myśli o swojej pracy bardzo surowo. Straszny zawód, że jest się tylko tym, czym się jest. Innym razem powie Mam wiotki talent wymagający pielęgnacji, ciszy i pracy. Niezadowolenie, brak wiary w swojej siły i przekonanie, że jej książki nie podobają się ludziom, nigdy jej nie opuszczą. Czasem praca twórcza stanowi dla kowalskiej trudną do zniesienia udrękę. Maryjko czuje się jak zamek, który się zaciął. Dziś spędziłam cały dzień przy maszynie, co dało raptem pięć stronic. Coraz oporniej idzie mi ta nieszczęsna książka, marze o chwili, kiedy odeśle maszynopis. Narzeka na mały zasób słownictwa, wąziutką skalę możliwości, nieumiejętność odnalezienia się w różnych stylach i nie ustępuje. Nawet gdy nie idzie jej pisanie uparcie spędza godziny przy maszynie, żałując pięknych słonecznych dni. Z uwagą obserwuje codzienne życie ludzi, czyni z ich losów, zasłyszanych rozmów inspirację do swoich opowieści. Z poczynionych obserwacji powstanie w 1958 roku zbiór opowiadań Nimfa, doceniony przez Jerzego Stępowskiego. W Nimfie, pisze syn Stanisława Dokowalskiej, odnajduje wszystkie uroki Rogatki. Widzę teraz całą osobliwość pani pisarskiej organizacji, operującej przede wszystkim rzeczami widzianymi i przypominającej pod tym względem Mickiewiczowskiej, widzę i opisuję. Bejdula i Paradnica jest w tym rodzaju arcydziełem o niezrównanej świeżości. Stępowskiemu podoba się lekkość dotknięcia tematu, mglistość kompozycji. Opowiadanie utopiań bez racji zestawia z ósmym dniem tygodnia Marka Chłaski, oba uznając za proza wysokiej klasy. Kowalska nie tylko z uwagą studiuje życie ludzi, ale ma też poczucie wspólnoty z nimi, z ich walką o codzienny byt, pochyla się nad ich troskami. Zakorzeni to swoje zainteresowanie w dzieciństwie. Wtedy pewnie urodził się mój komunizm, tłumaczy Dąbrowskiej. Miłość do człowieka, moja smutna dusza. W swoich powojennych opowiadaniach autorka Gruców konstruuje narratora pełnego zrozumienia dla ludzkich pomyłek, słabości mającego współczucie dla doznawanych cierpień i starającego się, jak dowodzi w recenzji opowiadań Bejdula i paradnice Zbigniew Żabicki, w każdej miernocie odnaleźć człowieka. Ale z obszarów narratorskiej afirmacji przybłyskuje także ironia, demaskacja ludzkiej niedoskonałości, smutek graniczący niekiedy z pesymizmem. Kowalska przeprowadza wiwisekcję. Bywa w swoim podpatrywaniu ludzkich zachowań bezwzględna, chcąc w ten sposób dojść do prawdy o ludzkim losie. W Tomie Ptasznik, opublikowanym w 1964 roku, Anna dookreśla sytuację człowieka, mówiąc, że żyje on w stanie cichej rozpaczy, która nie tyle jest niewyrażalna, narrator i bohaterowie próbują nadać słowami jej kształt, ile, jak dowodzi Henryk Bereza, to rozpacz oswojona lub oswajalna. Stowarzyszona z powszedniością życia, stanowiąca tego życia najistotniejszą treść przyrastającą do człowieka. Udręka i niewygoda są nieodłącznymi atrybutami wielu powołanych do życia przez pisarkę bohaterów. Pod urokiem ptasznika pozostaje Jerzy Zawiejski, co wyraża w liście do Anny. Straszliwa tragedia i bolesność istnienia opowiedziana środkami prostego i zwyczajnego dialogu i poprzez ludzi zwyczajnych, więc i autentycznych. To już pani mistrzostwo, i pani wielka mądrość. Tak, swoją książkę czyta w radiu książki Sylwia Chwedorczuk, autorka książki biograficznej o Annie Kowalskiej przez lata partnerce Marii Dąbrowskiej. No w końcu się udaje. Zamieszkują razem w Warszawie. Kowalska razem z córką Marią, zwaną Tulą, przenosi się do stolicy z Wrocławia. I co? Jakie to jest życie? To jest życie zawiązane za późno, w takim kształcie, pewnie. Trudne zamieszkują we trzy z ośmioletnią, bodajże córką, dwie pisarki w jednym domu, które walczą o czas, żeby pisać. Bardzo szybko się okazuje, że tego domu wspólnego w takim wyobrażonym kształcie prowadzić nie mogą, bo bardzo się też różnią. I Anna się czuje w tym domu źle. Pisze chyba tam takie zdanie, że nic nie ma w tym domu z jej nastrojów. Ale Maria też się czuje w tym domu źle. Nie mieszkają długo razem, prawda? Maria kupuje dom w komorowie, ale to jest taki pomysł, który jej towarzyszy od zakończenia II wojny światowej, i tylko na skutek różnych trudnych finansowych sytuacji ona ja tego domu nie kupuje, więc nie chciałabym tak sprowadzać tego domu w komorowie tylko do tego, że nie mogły razem mieszkać, więc Maria kupiła dom i się wyprowadziła mieszkania na niepodległości, ale rzeczywiście kupiła dom i się wyprowadziła tam mieszka. Tam się też czuje bardzo samotnie. Anna z Tulą odwiedzają ją w weekendy, a czasem Maria przyjeżdża po prostu do, do Warszawy i traktują, to jest bardzo ważne też dla mnie, traktują ten dom na niepodległości jako wspólny dom. No jakby miały dwa domy. Dwa domy, znowu dwa domy. Wiesz, być może jedną z najbardziej poruszających części Twojej książki jest opowieść o niemożliwości stworzenia dobrej relacji między Dąbrowską a córką Kowalskiej, między Mawią a Tulą. Dlaczego to się nie udało? Jak widać, to historia życia Anny Kowalskiej dla osoby, która się nim zajmuje, jest szalenie trudna, bo właściwie o czymkolwiek byśmy nie rozmawiali, to mnie to. Porusza, i, i rzeczywiście ta historia z tulą jest niezwykle poruszająca, bo to jest dziecko. I to dziecko ma trudne dzieciństwo i trudną relację. Maria nie może. Maria tutaj żeby, muszę powiedzieć coś obiektywnego, Maria po prostu niespecjalnie lubi dzieci. I to jest niewymierzone przeciwko Tuli. Ona po prostu nie lubi dzieci. Zawsze ją te dzieci denerwują i nagle się okazuje, że. Nie decydując y, się na to, będzie spędzała swoją starość z nastolatką. To po prostu też nie jest łatwe, jakby policzyć, ile one miały wtedy lat, jak wiele lat je y, dzieliło, no to można byłoby zrozumieć irytację 70-letniej Dąbrowskiej. Ona rzeczywiście się stara, ale po prostu tu jej nie lubi. Denerwuje ją również, jak Kowalska wychowuje swoje dziecko. A Kowalska swojemu dziecku na, na wiele pozwala, ponieważ ma też poczucie winy wobec tego dziecka. Ona wie, że wielokrotnie Tule zostawiała. Dla Dąbrowskiej. Dla Dąbrowskiej. Zostawiała ją w domu we Wrocławiu i jechała do Warszawy, do Dąbrowskiej. Poruszający było dla mnie bardzo ten pierwsze święta po urodzeniu Tuli, których Kowalska nie spędza z ze swoim dzieckiem i z Jerzym tylko jedzie do Marii. Anna to wszystko wie i stara się, y, może troszkę za późno, tą tulą y, zaopiekować. W taki sposób y, różny, no, dając właściwie temu dziecku wszystko, co mogła jej dać, y, pozwalając jej na wiele rzeczy, to Marię zwyczajnie denerwuje. No i nie udaje się. Ta relacja kompletnie się nie udaje. Myślę, że Tula bardzo cierpi. Ile były lat razem, Kowalska i Dąbrowska? 22 lata. A ile było chwil szczęścia w tym związku, twoim zdaniem? Powiadamy trochę o tym teraz tak smutno, ale ja myślę, że, że trochę szczęścia w tej relacji było. Ile dokładnie, to ja nie wiem, ale wiem, że Kowalska, kiedy zastanawia się nad swoim życiem i kiedy już zostaje zupełnie sama... Bo nie ma ani Jerzego, ani Stanisława, ani Marii. I kiedy wraca do tego właśnie momentu, gdy stoi na polnej pod drzwiami, i te drzwi otwiera jej Stanisław Stępowski, to mówi coś takiego, że mogłaby wszystkim oszczędzić wielu cierpień, gdyby wtedy nie weszła. No ale nie żałuje: nie przeżyłaby tego, co przeżyła. Nie pytam o to bez powodu, bo kiedy się czyta fragmenty listów, Dąbrowskiej do Kowalskiej i Kowalskiej do Dąbrowskiej, albo czyta się opisy tych listów Twojego autorstwa, no to jednak widać, że oczywiście to była miłość i oczywiście przyciągały się wzajemnie, ale ileż tam było żalu, złości i pretensji, ranienia się słowami bardziej niż gestami, czynami, ale jednak, a przecież słowo naprawdę może wiele zmienić. Myślę, że nie możemy tego oceniać. To raz. Dwa, to bardzo starałam się tego nie ocenić, co jest rzeczywiście było też dla mnie trudne, i w którymś momencie tych cytatów jest sporo w książce, bo pozwoliłam moim bohaterkom mówić o tym. A może to też jest tak, że częściej wyrażamy i zapisujemy trudne momenty naszego życia, niż piszemy o tych. Yy, Piękne, Cudowne. bo te się dzieją po prostu, tak? Tak, tak. Może tak być, ale chciałabym, żeby tak było. A myślisz, że one były dla siebie miłościami życia? Myślę, że Maria była dla Anny obok Jerzego miłością jej życia. W ogóle nieporównywalną, ale że Anna czekała na Marię. Nie wiem, czy to samo zdanie mogłabym powiedzieć o Marii. Dlaczego? Maria to jest okropne. Teraz co powiem? W tym sensie okropne, że jest w tym jakaś ocena, ale Maria lepiej była, czułaby się z mężczyzną. Ta książka kończy się opowieścią o źródłach, do których sięgałaś pisząc z Kowalską, ale też jest na końcu tej książki spis twórczości Anny Kowalskiej, wciąż chyba zapomnianej. Mam nadzieję, że Twoja. Opowieść o jej życiu to zmieni. Opowiedz mi jeszcze na koniec trochę o tym, jaką ona była pisarką. Co na tobie zrobiło największe wrażenie? Ty na przykład piszesz bardzo wiele w książce o Szczelinie. Szczelina to jest ostatnia powieść Anny Kowalskiej. I ona mnie się podoba, dlatego że Anna tam stara się dość. Jak by to powiedzieć, szczerze potraktować ten materiał twórczy? To znaczy, ona tutaj przestała się chyba, już wie, że jest chora na raka i przestaje się bać. Ona cały czas była taką pisarką, która bardzo chce kontrolować swoją twórczość. A tutaj, tak jak zresztą zawsze, jest wiele wątków autobiograficznych, ale pozwala sobie na sporo takiej, ona czyni tam. Głównym bohaterem jest Antoni, który właściwie jest trochę kowalską. Tam jest wiele wiele z niej w tym, Antonim. Mnie się to podoba, bo chciała o sobie po prostu w taki sposób opowiedzieć i robi to bardzo sprawnie, literacko. Ja lubię najbardziej jej y, utwór, w, y, taki wspomnieniowy na rogatce, ale to też są moje gusta literackie. To znaczy, ja lubię gdzieś taki pewien. Taką nostalgiczność. Ciekawe są również opowiadania greckie. One są ciekawe dlatego, że Anna tam pokazuje, jaki ona miała fantastyczny zmysł obserwacji i takiej analizy człowieka. Gdzieś te książki można znaleźć? Ona jest wznawiana? Nie, 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 zupełnie w ogóle nie. Znaczy, wiem, że gdzieś tam w jakimś antykwariacie można, te, można kupić jej utwory, ale nie. To nie są chyba książki, po które współczesny czytelnik sięgnąłby od tak, po prostu. Z powodu języka? Tego, że nie zna postaci osoby autorki? Tematyka jest odpychająca, nieinteresująca? Ja myślę, że to są takie. Krótkie opowiadania, opowiadania to nawet za dużo chyba powiedziane, takie scenki rodzajowe, które zanim zdążą przykuć uwagę, czytelnika już się kończą i one, już wrócę do tego, co już powiedziałam, one są opowiadają o takim zwyczajnym życiu, a my może nie chcemy czytać o takim zwyczajnym życiu, w którym się nic nie wydarza. Opowiedziane są też bardzo potocznym językiem. Anna dążyła do tego, żeby opowiadać w sposób mało literacki im prościej, tym, tym lepiej. Może też się to nie podobać, trudno mi powiedzieć. I właśnie kiedy w tej książce na rogatce, podobnie jak zresztą, jak w szczelnie, ona jakby sobie odpuszcza pisze trochę tak, jak chce, nie, nie ma w sobie tego cenzora aż takiego, i wtedy to jej lepiej wychodzi. Leżą obie na powązkach, Kowalska i Dąbrowska, dzieli je jeden grób, jedna mogiła. To też bym powiedział znaczące. To prawda. To prawda, ja trochę żałuję, że Anna nie została pochowana we Wrocławiu, tam gdzie jej mąż. Również z tego powodu, nie tylko z powodu Jerzego, ale dlatego, że Wrocław jest chyba tym momentem w życiu Anny, kiedy ona jest szczęśliwa. I kiedy ona znajduje dla siebie miejsce, bo zauważ, że Anna przed wojną nie znalazła dla siebie takiego społecznego, zawodowego miejsca. Pisze, ale to nie do końca jej wychodzi. Właściwie co ona robi z całymi dniami? Ja się zastanawiam, co ona robi? A w tym Wrocławiu dużo robi. I ona tam stawia ten świat wrocławski, wrocławskiej kultury na nogi. I tam byłoby miejsce dla Anny na wrocławskim cmentarzu. Masz wrażenie, że tą książką wypełniłaś jakąś białą plamę w historii polskiej literatury XX wieku. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Powiem szczerze, że bardzo bym chciała, żeby ktoś napisał drugą książkę Annie Kowalskiej. Trochę inną, może wyzbytą aż tylu emocji. Dobrze, że ta książka chyba powstała, tak jeśli można nieskromnie powiedzieć o swojej książce. Cieszę się, że Anna Kowalska ma taką książkę. Tak mówi Sylwia Chwedorczuk, autorka Kowalskiej tej od Dąbrowskiej. Debiutantka, która dziś gościła w Radiu Książki w 128 wydaniu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Radio Książki. Rozmowy o literaturze. Tak o dwoistości uczuć o Kowalskiej i Dąbrowskiej mówiła w Radiu Książki we wrześniu tego roku Sylwia Chwedorczuk. Kolejne spotkania z Archiwum Radia Książki w kolejny weekend w 8.10. Michał Nogaś, dziękuję, do usłyszenia i czytajmy książki. 8.10 Podcast